Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz o Prawie Rzeczypospolitej. A moim gościem jest pani sędzia Kamila Spalińska, wizytator w warszawskich sądach, i będziemy rozmawiać o wielkiej reformie sądów cywilnych. Zapraszam Państwa. Dzień dobry, Pani Sędzio. Dzień dobry, Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Tak się składa, że jest Pani Sędzią e, Cywilnym, nie tylko takim liniowym, który orzeka. Przed naszą rozmową dowiedziałem się, że ma Pani na biurku, zdaje się, tysiąc spraw jednocześnie do rozpatrzenia, czy mniej więcej tyle, a jednocześnie jest wizytatorem. I tu jeszcze spada na Panią Sędzie e, ogromna spadnie za kilka miesięcy, bo, bo rząd jest zdeterminowany szybko uchwalić dość długo przygotowaną, wielką nowelę procedury cywilnej i ma szybko wejść w życie, cieszy się Pani, czy jest Pani przerażona? Ja tylko sprostuję, że mój referat nie jest tak liczny, nie liczy tysiąca spraw, ale referaty sędziów liniowych... Czyli sądach, koleżanki i koledzy, re... koledzy mają... koledzy w tak. sądach rejonowych, warszawskich mają... I tysiące więcej spraw, co jest ogromną, ogromną, yy, gigantyczną pracą do zrobienia. Ale I reform, do tego wszystkiego dochodzi ta reforma sądownictwa. Reformujemy nie tylko pani referat, ale wszystkie, wszystkie referaty. Otóż to, i myślę, że w takim ogólnym założeniu ta nowelizacja ma nam pracę ująć i przyspieszyć rozpoznawanie spraw. Takie jest Oczy... założenie. Takie jest założenie, i ono jest świetne pod warunkiem, że właśnie tego bagażu w postaci ogromnych referatów byśmy nie mieli. Ale ponieważ go mamy i ponieważ sprawy są w toku, są wyznaczone na rozprawy. Sędziowie są obciążeni obowiązkiem rozpoznawania w miesiącu nawet do 80-100 spraw na rozprawach, to jednocześnie wprowadzenie tak obszernej nowelizacji na pewno pracy nam przy sporze. Jednakowoż należy uznać, że ta nowelizacja w swoim założeniu, i w takim właśnie laboratoryjnym wydaniu, jakby można było powiedzieć, służy, służy temu, żeby sprawy były rozpoznawane szybciej i sprawniej. Ale na pani sędzio, musi się wtrącić nie o teoretyczne e, e, zalety projektu czy reformy, ale żeby w realu ona była sprawna będzie pomoże rozładować te sprawy. Spra Sprawna będzie za jakiś czas, kiedy sędziowie uporają się z tymi sprawami, które będą rozpoznawane jeszcze na podstawie starych przepisów, a będą coraz większą y, część ich referatów stanowiły te sprawy, które będą rozpoznawane na podstawie tych nowych przepisów, czyli w większości przypadków będą to sprawy, y, dotyczyło to będzie spraw, które y, będą wpłynął do sądu po trzech miesiącach od daty uchwalenia ustawy, bo takie jest wakacjolegis przewidziane co do tych najistotniejszych, najistotniejszych przepisów dotyczących właśnie procedowania. Ja ten projekt w jego takim i teoretycznym, i jak przekładam to na swój sposób procedowania, to myślę, że jeżeli sędziowie mieliby odpowiednio dużo czasu, to jest to naprawdę bardzo korzystne rozwiązanie, bo jest to rozwiązanie, które, zwłaszcza to wstępne przygotowanie rozprawy i służące temu przyg postępowanie, posiedzenie przygotowawcze, to, to postępowanie ma służyć temu, aby zaangażować strony w cały proces rozpoznawania sprawy. Ale niektórzy mówią, że dojdzie jeszcze jedna wstępna właśnie niemerytoryczna rozprawa. To, to jak będzie była posiedzenie. do tej pory jedna, będą dwie. Tak, tylko na tym posiedzeniu przygotowawczym, o którym mówimy, sąd Przewodniczący będzie miał już i stanowisko jednej strony, i drugiej. Bo teraz niejednokrotnie jest tak, że sędzia wyznaczając rozprawę, dopiero zarządza e, doręczeniem odpisu pozwu. Kiedy przychodzi do rozprawy, okazuje się, że stanowiska pozwanego niejednokrotnie nie ma. Pozwany albo się stawia na rozprawę i wtedy zajmuje stanowisko. Niejednokrotnie prowadzi to do odroczenia rozprawy i do kontynuowania postępowania dowodowego. A na tym posiedzeniu przygotowawczym ma być aktywny i powód. I pozwany. Jeżeli pozwany nie będzie aktywny, grozi mu wydanie wyroku zaocznego. Um. To, postęp, to posiedzenie przygotowawcze, ono zakłada, że pozwany wie o, ter, o tym, że sprawa jest w toku, że pozew nie jest mu doręczany przez awizo, tak jak jest teraz. Więc też ta nowelizacja, już tak na marginesie powiem, ona służy uniknięciu tak, takich postępowań ym, przy doręczaniach dwukrotnie awizowanych. Te wyroki tak. zaoczne przy dwukrotnych awizach, podczas gdy strona już dawno w tym. Prowadzenia e, sprawy bez wiedzy pozwanego. Tak. I nowelizacja temu zapobiega, również poprzez zmianę przepisów o doręczeniach, bo teraz to na powodzie przy dwukrotnym awizowaniu i powtórzeniu, ponowieniu takiej nieskutecznej przesyłki, to powód będzie zobowiązany do tego, żeby pozew pozwanemu ten, doręczyć. ten, który inicjuje, wnosi sprawę. Tak. No w tak. końcu jego sprawa, prawda? Otóż to. Otóż to, bo mam czasami takie wrażenie, rozpoznając sprawy, że strona wnosząc pozew do sądu, traci nim w cudzysłowie mówiąc zainteresowanie, przerzucając ciężar zarówno gromadzenia dowodów, jak i postęp, całej, całego postępowania, y, układania jego planu, harmonogramu na sędziego. A teraz to postępowanie przygotowawcze, to, to posiedzenie przygotowawcze ma właśnie służyć temu, żeby przewodniczący składu. Pełnomocnik jednej strony, drugiej strony razem usiedli przy stole, porozmawiali o tym, co jest sporne. Najpierw próbowali uzgodnić, co można ugodowo rozstrzygnąć, jakie okoliczności są tak naprawdę przedmiotem dowodzenia i które powinny być dowodzone, i jakie dowody temu mają służyć. A dopiero potem, jeżeli strony nie dojdą do ugody, nie zawrą tej ugody bądź nie skierują sprawy do mediacji, dopiero potem będzie ustalany taki harmonogram rozpraw. I uważam, zresztą ja ten harmonogram rozpraw, już taki quasi harmonogram rozpraw w dużych sprawach, gdzie jest wielu świadków do przesłania stosuję od lat, bo jest to po prostu wygodniejsze. Harmonogram rozprawy, rozpraw zakłada, że od razu wyznaczamy poszczególne no posiedzenia. No że w zasadzie powinna być jedna rozprawa oprócz tej wstępnej, Oczywiście, prawda? oczywiście powinna być, bo taka jest idea, że ma być to postępowanie, posiedzenie przygotowawcze tak Skuteczne, żeby na rozprawie był wydany wyrok i, i żeby na, tym postęp, na tej jednej rozprawie doszło do rozpoznania sprawy. Jeżeli postępowanie dowodowe sprowadza się do oceny przez sąd dokumentów, to oczywiście jest to możliwe, albo jednego świadka, bądź tylko przesłuchania stron. Jest to możliwe, ale niejednokrotnie sło, strony zgłaszają i pięciu, i dziesięciu, i kilkunastu świadków i wtedy trzeba zaplanować, spo, sporządzić harmonogram, czyli wyznaczyć dzień. 5 maja słucham tych świadków, siódmego tych. 9 tych, 10 wydaje no Niech Pani nie wyrok. tych dziesięciu terminów, no, bo się tak. okaże, że nie, nie, że nie mamy reformy. Pani sędzio, adwokaci, radcowie, sędzia, te, w tym trójkącie z, zapytam, dadzą sobie radę, ale od razu zapytam, a co dostanie z tego e, podsądny, jak nie będzie miał prawnika? Z całej tej reformy. Po pierwsze, już sam pozwany będzie musiał wiedzieć o tym, że proces się toczy. Więc to już jest, musi być skuteczne pierwsze doręczenie, tak. albo za pośrednictwem komornika, albo, yy, albo powód musi zapewnić prawidłowość skutecznego doręczenia. Wobec czego te takie właśnie to, o czym mówiłam, te fikcyjne doręczenia, dwukrotne awizacje, które prowadziły do wydawania wyroków zaocznych że jak się później okazywało. Tak, rozumiem, że awizacje mhm. zostają, tylko że muszą być skuteczne. Tak, tam, tam. musi być dowód na to, że rzeczywiście yy, pozwany tam zamieszkuje. Jeżeli tak. taki dowód, powód przedstawi, no to że wszystko jest w porządku. Tak, to wszystko jest w porządku. Jeżeli nie, to w takim razie może to prowadzić do zawieszenia postępowania. Już na wstępnym etapie. Później, kiedy spotykamy się na tym posiedzeniu przygotowawczym, jeszcze zanim do niego dojdzie, to przewodniczący zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew. I niejednokrotnie jest tak, że strona może być nieporadna, może sobie nie radzić w tym, w tych zawiłościach sądowych. No wielu Polaków sobie nie radzi, to jest jakby wiadomo. Tak. Nowela wprowadza taki zunifikowany wzór pouczeń. To Minister Sprawiedliwości ma w drodze rozporządzenia przyjąć taki zunifikowany schemat pouczeń, i to już ustawa zakłada, że ma być to napisane dostępnym językiem. Ma to być tak napisane, żeby przeciętny obywatel był w stanie się z tym zapoznać, zrozumieć i wiedzieć, jak ma na dane zobowiązanie sądu zareagować. Przede wszystkim w ten sposób, żeby złożyć odpowiedź na pozew, żeby napisać, z czym się zgadza, z czym się nie zgadza, uznaje powództwo czy nie. Kiedy dojdzie do posiedzenia przygotowawczego, tam na tym posiedzeniu przygotowawczym zmienia się rola sędziego. Sędzia jest takim, można powiedzieć, quasi mediatorem. mediatorem, ale też ma i o tym mówi ustawa i daje takie uprawnienie sędziemu prowadzącemu to posiedzenie, ma wyjaśniać, pomagać w zrozumieniu i w wytłumaczeniu sobie nawzajem przez strony, tego, co jest między nimi sporne. Bo... Czyżbyśmy odchodzili, pani sędzi, od y, lansowanego od paru, czy kilkunastu lat modelu, że sędzia orzeka tylko na podstawie tego, co mu strony przedłożą, jest takim arbitrem uniesionym ponad sporem, a niech oni ze sobą walczą. Który jest lepszy, ten wygrywa. Odchodzimy od tego modelu w sposób bardzo, bardzo wyraźny w tej nowelizacji, poprzez danie prawa przewodniczącemu, prowadzącemu posiedzenie, wyrażenia swojego poglądu na temat y, dotychczasowego tak. postępowania. To nie jest tak, że przewodniczący powie, jaki wyda wyrok w tej sprawie, bo oczywiście byłby to przedstąp, a poza tym wyrok wydajemy. A dopiero... Będzie się można trochę domyślać. Będzie można, bo jeżeli na przykład przewodniczący będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody, to stronie może dać to trochę do myślenia, że skoro warto, rozma warto podjąć próbę ugody, to... to, ma banku, prawda? Otóż, to tak. otóż to, że lepiej podjąć kompromisowe rozwiązanie i pokusić się o negocjacje, niż dopuścić do wydania wyroku, który będzie wiązał się z przymusem jego wykonania przez komornika. Mało tego, chciałam powiedzieć, że przepisy o wyłączeniu sędziów się zmienią pod tym kątem, bo nie będzie można sędziemu zarzucić bezstronności, jeżeli sędzia taki pogląd o sprawie przekaże stronom podczas posiedzenia przygotowawczego. Ja powiem, że te sytuacje się zdarzają już na sali sądowej. Sama miałam ostatnio podczas sprawy o podział majątku, ponieważ tam orzecznictwo sądu najwyższego jest rozbieżne, jeżeli chodzi o ustalanie wartości nieruchomości, wciążonej kredytem hipotecznym. No, znana sprawa, znana tak. sprawa. Sąd najwyższy mówi tak i mówi tak. Przepisów co do tego nie mamy. I pełnomocnik wstał, zapytał e, skład, czyli e, jednoosobowy mnie, e, jaki jest pogląd, jaki ja pogląd wyrażam e, jeżeli, i którą linię orzeczniczą w tym postępowaniu przyjmę. I powiem szczerze, że chwilę się zastanowiłam nad tym, jak odpowiedzieć, żeby nie narazić się na zarząd. Rozumiem, że pani strony. sędzia w tej odpowiedziała. Odpowiedziałam. Powiedziałam, że są takie poglądy i takie poglądy. Sąd w tym składzie e, bardziej przychyla się do, do linii orzeczniczej mówimy, to za dwa dni Sąd Najwyższy mm -hmm. ma podejmować uchwałę w tej kwestii. Pani sędzio, e, e, proces sądowy, sprawa sądowa, to nie tylko walka na argumenty, prawne rzeczy, ale jeszcze pieniądze, pewne opłaty. Tak. Nie, nie, nie będziemy dzisiaj mówić o opłatach adwokackich, ale o opłatach, o, o kosztach sądowych. W szczególności o opłatach od pozwu, od apelacji. Jedni mówią, ministerstwo chyba generalnie mówi, że obniża. W każdym razie się wycofało z pomysłu e, dość drogiej opłaty za sprawę rozwodową. Tak. No ta Bene, ona miała oddawać koszty tego dość e, drogiego procesu, ale to zostawmy na boku. E, Przeglądała pani opłaty sądowe, jak pani ocenia? Będzie taniej kierować pozew, czy jednak nie? Taniej nie będzie. Nigdzie? Będzie troszkę, będą ustalo, będzie ustalona opłata, chociażby jeżeli chodzi o sprawy z powództwa konsumentów przeciwko instytucjom bankowym, z czynności bankowym, tak. to będzie stała opłata tysiąca złotych, nie przekraczająca tej kwoty, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, nawet jeżeli ona będzie przekraczała więcej niż 20 tysięcy, a jeżeli mniej, no to będzie to tabelarycznie, tak jak jest wskazane w przepisie nowelizowanym. konkretna grupa. Konkretna grupa. Tak. Taniej generalnie nie będzie. Będzie taniej w Sprawa do 250 zł, bo tam będzie 30 zł. Nie no, Pytanie, to są czy drobiazgi? takie sprawy w ogóle. E... Panie redaktorze, są takie sprawy. I co? Proszę I Pani że takie sprawy. No tak, sprawa e, niezależnie od... Nie wartości odnosi pani wszystko. wtedy wrażenia, że marnuje się Pani doświadczenie, panią, pani wiedza, ale też nasze pieniądze, bo przecież my, obywatele Panią utrzymujemy. Każdy ma prawo do sądu. Wobec czego Ach, nawet błażek. Taką teorię tak, głoś... Gło... tak, tak, uważam. I zresztą nie mogę odmówić stronie, która domaga się 100 zł y, rozpoznania tej sprawy no. i rozstrzygnięcia, tylko o. dlatego, że jest to niska kwota. Ja nie... Ale tutaj powiem o takich dwóch nowych rozwiązaniach w tej, w tej ustawie, które, które, y, które się pojawiły. Jedna to jest pozyw y, oczywiście bezzasadny, i taki pozyw będzie można na posiedzeniu niejawnym bez, 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 z bardzo lakonicznym uzasadnieniem oddalić i y, praktycznie bez brakowania. Czyli on będzie po pierwsze bezpłatny, ale też będzie bardzo Dużo szybko. Z takich spraw. Zdarzają się. Ja to głównie... takie. czy sądowi, czy nie tak, tylko? Tak, i zdarzają się takie sprawy, które nam ham... takie sytuacje, które hamują nam rozpoznawanie sprawy szybko. To są wielokrotne zażalenia od tych samych postanowień, wielokrotne wnioski o sprostowania, wielokrotne wnioski o uzupełnienie wyroku i wielokrotne wnioski o wyłączenie sędziów. Te wszystkie sytuacje będą wyeliminowane poprzez prowadzenie takiej instytucji nadużycia prawa procesowego. Takie czynności będzie można y, pomijać, pozostawiać bez rozpoznania. Trochę za Panią odpowiem. Przyglądałem też opłaty, może nie tak dokładnie mhm. jak Pani sędzia i tam rzeczywiście rosną opłaty, bo generalna stawka 5% od wartości sporu zostaje. W sprawach powyżej 20 tysięcy, tak. Tak, właśnie chcę o tym tak. powiedzieć. Natomiast w sprawach drobnych i średnio dobrych do 20 tysięcy tam rosną te opłaty, ale Pani sędzia umówmy się, Proces o 200 zł czy 300 zł też kosztuje prawdopodobnie, nie wiem, czy pani kiedykolwiek liczyła, czy w sądach się takie mhm. rzeczy liczy, jest pani w końcu sędzią-wizytatorem, pewnie dużo więcej niż, niż ta sporna kwota. Z pewnością i te koszty w przypadku spraw niezależnie od wartości przyjęto sporu, one są stałe, bo tyle samo do, kosztuje doręczenie y, pozwu, tak. czyli znaczek y, pracy y, pracownika, włożenia do koperty, wysłania, zaangażowania y, 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 później na rozprawie protokolanta, który również musi tak samo protokołować w sprawie za... Pani y, musi ogrom... przeczytać, Otóż przemyśleć, przedstawić pieczęć. Tak, wydać wyrok. Równoprawny temu, który jest wydawany w sprawie o wyższej wartości przedmiotu, przedmiotu sporu. I te koszty są, powiedzmy, można je oszacować. One są podobnych spraw, no bo ta sprawa, która jest krócej prowadzona, będzie tańsza dla Jasne. Skarbu Państwa i dla poda podatników. Ale nie, nie zawsze jest tak, że sprawa o mniejszej wartości przymiotu sporu jest sprawą, która się doczy krócej. Niejednokrotnie jest przedłużana przez strony i też tutaj i, to i ta instytucja nadużycia prawa procesowego, plus te opłaty, które jednak trochę wzrosną w tych A sprawach A pani sędzia, zapytam trochę o kuchni. Czy dla sędziego ma znaczenie, że sprawa jest drobna kwotowo i, i o duże pieniądze, czy jednak... No, bo jeśli przypuszczam, ktoś, właściciel warsztatu samochodowego, trochę inaczej podchodzi do, do zamalowania, porysowania jakiegoś samochodu dwudziestoletniego, a inaczej do jakiegoś Mercedesa nowiutkiego. A jak to jest w sądach? Czy ta ekonomia tam w ogóle choćby podświadomie się pojawia? Mm, nie powinna i nie, ja ze swojej własnej praktyki so, o, i swojej i swoich kolegów, koleżanek nie zauważyłam, aby sprawy y, o niższej wartości Przedmiotu sporu były traktowane inaczej. Je trzeba rozpoznać i oczywiście czasami pojawia się taka refleksja. Ale biegłego chyba nie powołujemy. Biegłego za 1000 złotych do no sprawy nie. o 100 zł. No nie, tym bardziej, że teraz postępowanie uproszczone zakłada, że opinii biegłego nie będzie się powoływać, kiedy będzie to ewidentnie niecelowe dla tego postępowania. Więc w takich sprawach i w ogóle nie, nie będzie się powoływać opinii biegłego w sprawach uproszczonych. No i Na tym posiedzeniu mhm. przygotowawczym będzie, będzie można, jeśli tam w ogóle się adwokat pojawi w takiej sprawie, ale radca. Często kupują, znaczy nie, nie oni, tylko ich, ich klienci kancelarii kupują, tak. będą się pojawiać, to Jest... można im trochę zwrócić uwagę, prawda? Jest wiele spraw, w których bardziej się opłaca mówiąc kolokwialnie, dogadać i porozumieć zanim sprawa trafi do sądu i to są głównie te sprawy o niskiej wartości przedmiotu sporu. Temu też ma służyć ta nowelizacja, żeby nakłaniać do ugody, do mediacji, żeby ten wyrok był jednak właśnie takim ostatecznym rozstrzygnięciem Panie sporu. Pani sędzio, Panią męczę w sprawie tej ekonomii procesu tak. sądowego, bo, bo przecież to są nasze wydatki, a mamy, jak ostatnie propozycje chociażby weekendowe, Mnóstwo pieniędzy potrzeba. I chcę przejść do procesów gospodarczych, bo tak. wracają one gdzie jak gdzie, ale w sporach między dwoma firmami, które zwykle kooperują, mogą kooperować, kupować, sprzedawać. Tam chyba ta ekonomia jest tym bardziej ważna. Tak. Co pani sądzi o powrocie sądów gospodarczych? O powrocie procedury gospodarczej, tak bo od 2013 tak roku pełno mamy. Sądów. Tak. Y, mamy sądy gospodarcze, oczywiście one były tak również jest. wcześniej, tylko że w, od 2012 roku stosowały żeby tą były samą Nie tylko z nazwy, tak. ale i, 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 w, i w realnym sądzeniu, żeby tak. inaczej orzekały, szybciej, krótko mówiąc. I ma być szybciej. Bo chociażby samo założenie ustawodawcy jest takie, że taka sprawa ma się zakończyć w 6 miesięcy. Mają być krótsze terminy do zawieszenia takiego postępowania. I ma być to. Y, Praktycznie postępowanie oparte wyłącznie na dokumentach. Tam szybciej Zapisy zapisuj będzie... wszystko, handlujesz, tak. zapisy, tak. nie ufasz, a właściwie, to, a właściwie mhm. to, to może nie, nie chcę powiedzieć nie ufaj, tylko, tylko bądź Tylko e, ostrożny. Ko, e, dokumentuj. Ta, dokumentuj. Dokumentuj, zbieraj do, dowody na wypadek, gdyby pojawił się spór. Mało tego, przepisy wprowadzają... No nie. W prace, w przepisy wprowadzają taką zupełnie nową instytucję umowy dowodowej, na podstawie której strony, to taka umowa ma być zawierana pod rygorem nieważności na piśmie, strony mogą danego stosunku prawnego wyłączają y, pewne dowody y, spod... Y, y, Zawierają taki zapis w tej umowie sporu. na wypadek sporu, że nie tak. można prowadzić dowodu z urzędu na, na, te, na podstawie takich dokumentów. Więc te, to postępowanie gospodarcze ma być szybsze. Precyzyjnie określono, co to jest sprawa gospodarcza, czyli czego ma dotyczyć. Sporne były do tego czasu, czy umowy leasing, z umów leasingu to jest sprawa gospodarcza, teraz to już przesądzono, że tak, że umowy o roboty budowlane oraz związane z robotami budowlanymi kwestie też mają być sprawą gospodarczą, ale na przykład stwierdzono, że nie jest sprawą gospodarczą, sprawa o podział majątku spółki cywilnej um, oraz y, sprawy y, te, w które... Myślałem, że pani powie z, e, sprawa o podział majątku nie, po rozwodzie. Nie, nie, no to, ale to jest, jasne. jest Ale jak fism, firma jasne. jest e, w majątku. No to trzeba ją wyceniać w postępowaniu nieprocesowym w Wydziale Cywilnym. Co do tych postępowań gospodarczych, to ona bardzo wyjątkowo w tych sprawach mają być słuchani świadkowie. To oczywiście też to posiedzenie przygotowawcze jak najbardziej, z tym, że z takim założeniem, żeby sprawę rozpoznać 6 miesięcy. Przy czym, jeżeli ktoś się zachowa, powiedzmy, nieuczciwie w stosunku do tego harmonogramu rozprawy i powoła kolejnego świadka, a wcześniej go nie powoływał, to będzie musiał zapłacić. Bo ustawa o kosztach sądowych wprowadza opłatę... Tak, to jest ten jeden wyjątek, który tak, tak, tym, tak. Tym, tym, tymi kosztami świadka, ale to jest dość wąskie, rozumiem stosowanie. Bardzo wąskie. Tak. I trudno, żeby nagle w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami okazało się, że pojawi się strona, osoba, która coś wie więcej ponad to, co zostało wykazane w dokumentami. Czy, tak, w pozwie. Czy, i, I dokumentami dołączymy do pozwu do, i do odpowiedzi na pozew. Ja to, to wprowadzenie postępowania gospodarczych w gospodarczych oceniam pozytywnie, no bo w końcu będziemy mieli zróżnicowanie pomiędzy sprawami cywilnymi i gospodarczymi mało tego teraz na mocy tych przepisów skończy się takie powiedzmy przekazywanie spraw pomiędzy wydziałami cywilnymi a gospodarczymi ponieważ jeżeli sąd gospodarczy tego sprawy cywilnej nie przekaże do sądu cywilnego to sam będzie musiał w tej sprawie orzekać również trzeba wskazać że jeżeli osoba fizyczna nie zgodzi się na tę procedurę gospodarczą tak bo... drobnie ta, drobni przedsiębiorcy, to może być ona rozpoznawana y, w normalnym, cywilnym Proszę Odnoszę trybie. wrażenie, pani sędzie, że pani się podoba nie tylko przywrócenie pełnokrwistych y, y, sądów gospodarczych, ale w ogóle ta reforma. A proszę mi powiedzieć, czy no, zna pani kolegów i koleżanki i y, 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 czy y, oni sobie dadzą radę i w jakim czasie y, przyswoić te jednak głębokie zmiany? Biorąc pod uwagę to, jak szeroka jest ta reforma i jak ona systemowo przemodelowuje w ogóle sposób myślenia sędziego o sprawie. I też wkracza w taką metodykę pracy konkretnego sędziego, która u każdego z nas jest już zakorzeniona, bo jesteśmy sędziami z pewnym doświadczeniem, każdy ma swój sposób pracy i swój styl pracy. To tutaj trzeba będzie przestawić się na nowy sposób myślenia o sprawie, żeby sprawa będzie przede wszystkim musiała być dobrze przygotowana od samego początku, ale też sędzia będzie musiał mieć wszystkie dane od początku, czyli pozew należycie udokumentowane, wszystkie dowody zgłoszone w pozwie, odpowiedź na pozew i również wszystkie dowody, wszystkie zarzuty pozwanego zgłoszone w pozwie. To nie jest tak, bo tutaj mówiliśmy o rygorach, to nie jest tak, że strony już nigdy poza tymi pismami nie będą mogły zgłosić dowodu. Oczywiście, że mogą, jeżeli potrzeba powołania danego dowodu wyniknie w toku procesu i strona się na tę okoliczność powoła, no to sąd taki dowód dopuści, bo ten przepis nie został, nie został usunięty z kodeksu postępowania cywilnego, do zamknięcia rozprawy można powołać Dowody, ale tylko pod warunkiem, że pojawiła się potrzeba powołania tych dowodów na dalszym etapie postępowania. Czyli, jeśli ja dobrze rozumiem, już jedno zdanie, bo nam tak. czasu cieka, pani sędzio. Nowa procedura będzie dla podsądnego mniej rygorystyczna? Jak sprawa już będzie dobrze przygotowana i pozwany, złoży odpowiedź na pozew i zechce wcześniej zapoznać się z pouczeniami. Sędzia go zobaczy. Rozmawia z nim. To też. Być może zmniejszy się taka, taki brak zaufania do sędziów, też, jeżeli sędzia na tym posiedzeniu przygotowawczym w sposób bardziej I zobaczyć, taki podsądny. zobaczyć człowieka. Otóż to i też trochę o to chodzi, żeby, żeby pokazać, że sędziowie, że, jakby, że rolą sądu jest nie tylko wydanie wyroku, ale również rozpoznanie sprawy. A proces tego rozpoznawania sprawy to nie tylko rozprawa i nie tylko wydanie orzeczenia, a również doprowadzenie do takiego rozwiązania, które najchętniej, żeby kończyło się kompromisem w postaci ugody. O to jest trudno, ale przynajmniej jak będzie sporządzony harmonogram y, rozpraw, harmonogram całego posiedzenia, całej, całej rozprawy, to strona będzie wiedziała, co ją czeka w tym postępowaniu. I w razie y, zmiany tego harmonogramu, trzeba będzie go na nowo zatwierdzić, już będzie na wstępie miała taki trochę y, rozkład jazdy, aż do wyroku. I będzie wiedziała, jak, w jakich terminach ma się zmieścić, co ma zrobić, kiedy się stawić do sądu i jak dowodzić swojego, swoich, swoich twierdzeń. Bardzo ładnie pani zakończyła, że rolą sądu jest nie tylko wydanie wyroku. Dopowiem, pewnie pani chciała to powiedzieć, nie było czasu. Także przekonać podsądnego, zwłaszcza tego, który przegrywa, że wyrok jest trafny, słuszny i sprawiedliwy. I życzę pani takich wyroków, a reformie powodzenia. Dziękuję pani uprzejmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Moim gościem była pani sędzia Kamila Spalińska, wizytator z Warszawskiego Sądu okręgowego, zaprawiona w sprawach cywilnych i rozmawialiśmy właśnie nad reformą spraw cywilnych i dodam, które stanowią 80% wszystkich spraw sądowych w Polsce. Dziękuję Państwu.